W poniedziałek Niemcy tymczasowo przywrócą kontrolę na wszystkich granicach lądowych. Rząd w Berlinie rozważa też zawracanie każdej osoby nieposiadającej zezwolenia na wjazd. Niemcy mierzą się z konsekwencjami polityki migracyjnej wprowadzonej przez byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Na porządku dziennym są tam przestępstwa z udziałem migrantów. W sierpniu opinią publiczną wstrząsnęło morderstwo 3 osób dokonane przez 26-letniego Syryjczyka, który starał się o azyl. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec powtórzeniu się takich rzeczy. Jednoznaczny sprzeciw wobec polityki migracyjnej Niemcy wyrazili również w wyborach do wschodnich landów. Dlatego niemiecka koalicja rządząca szuka sposobów, aby ratować swoje poparcie i częściowo rozwiązać problem. Na pół roku wprowadza kontrolę na wszystkich granicach lądowych. Polska już jest objęta niemieckimi kontrolami od ubiegłego roku, a nowa decyzja oznacza ich przedłużenie. Władze w Berlinie krytykuje premier Donald Tusk, przekonuje, że to łamanie prawa do swobodnego przemieszczania się. De facto zawieszenie Schengen już na taką dużą skalę. Zwrócimy się w najbliższych godzinach do innych państw, które będą dotknięte tymi decyzjami Berlina o pilne konsultacje. Niemieckie władze debatują nad kolejnymi krokami. Rozważają cięcie przywilejów socjalnych przybyszów oraz zablokowanie możliwości składania wniosków o azyl przez przybyszów, którzy trafili do Niemiec z innych państw europejskich. Chcemy, aby osoby, za których procedurę azylową odpowiada inny kraj Unii Europejskiej, były tam odsyłane. Ogłosiła niemiecka minister spraw wewnętrznych. Niemcy nie radzą sobie z problemem migracji. Tylko pod koniec ubiegłego roku blisko 300 tysięcy osób miało nakaz deportacji. Trudno jednak go wyegzekwować, a za utrzymanie migrantów płacą niemieccy podatnicy, przypomina politolog dr Aleksander Kozicki. To jest kwestia tego, kto zapłaci za pobyt migranta. Kto będzie płatnikiem, kto weźmie go na przysłowiowy własny garnuszek. Niemcy nie chcą płacić więcej. Dlatego Berlin szuka sposobu na pozbycie się problemu i przerzucenie go na sąsiadów, między innymi Polskę. Trudno będzie zweryfikować, do jakiego kraju migrant trafił na początku. Większość z nich nie ma żadnego dokumentu. Media donosiły już o przypadkach przerzucania migrantów z Niemiec do Polski przez niemiecką policję, bez zgody naszych władz. To źle świadczy o rządzie Donalda Tuska, zaznacza poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Wygląda to na to, że to jest masowe zjawisko. Co więcej, niemieckie służby, mówiąc wprost, nie szanują polskiego państwa. No bo jeżeli coraz częściej o tych zwrotach dowiadujemy się z mediów, a przecież MSWiA powinno być poinformowane. Polska będzie zabiegać o umożliwienie wjazdu migrantów do Niemiec, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Jeżeli będzie sytuacja taka, że trafią do nas również osoby, które przyznają się, że krajem ich docelowym były Niemcy, trzeba będzie podjąć takie działania, żeby tam osoby wróciły. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zauważa, że Niemcy powinny zaangażować się w ochronę unijnej granicy z Białorusią. Mimo przypadków przerzucania migrantów z Niemiec do Polski, polityk wyklucza wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami. Jakbyśmy jeszcze powiększyli tę kolejkę i trzeba by było czekać nie tylko wjeżdżając do Niemiec, ale wracając do Polski, no to działalność polskich przedsiębiorców po prostu zamarłaby w dużej mierze. Poseł PiS Marcin Przydacz obawia się, że zapowiedź rządowych działań to tylko puste słowa. Ci sami politycy w czasie opozycji zabiegali o wpuszczanie nielegalnych migrantów. Popatrzmy na to, co się działo na polsko-białoruskiej granicy, gdzie byli wtedy posłowie Platformy Obywatelskiej, jeździli z pączkami dla tych Łukaszenkowskich migrantów. Unijna polityka migracyjna niszczy strefę Schengen, podkreśla dr Jakub Koper. Strefa Schengen ulega erozji. Jeśli ktoś się znalazł na terenie jakiegoś kraju europejskiego, to nie można potem tej osoby przerzucać i mówić, że to jest uchodźca i u nas co, nie zagrzał miejsca, nie sprawdził się? Prawo i Sprawiedliwość domaga się informacji polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej, co będzie działo się z migrantami zawracanymi z niemieckiej granicy.